Witamy, witamy. Hej, 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 hej. Lecimy z koksem. Dzisiaj na 3 deusy. Pole przeogromne. Nie będę krakał, co na takich polach. A nuż widelec coś wydrapiemy. Nie mamy za dużo czasu, więc... Tak. Dwie godzinki challenge. Oczywiście wygra ten gość. Challenge, co pierwszy znajdzie monetę. Ten gościu oczywiście wygra. Także do pierwszego fajnego. Challenge, kto pierwszy znajdzie monetę. To będzie dziesiątka. Wiesz, tylko popiłem pointerem. Dziesiątka, a chyba Adolf, co? Tak. Adolf. Mhm. 10 przynajmniej. Ale się kurzy. Kurzy się. Chyba mróz był w nocy. Ziemia twarda. Adolf ze żarty. Jest wygrana. Mogę iść do domu. Gdzie tam, ty wyda kawałeczek? Idę, idę, idę. Takie trochę za płaskie to jest na guzik. No chyba. Chyba zrobione. Chyba tak, ale nie widać co to jest. Daj. Ja już wiem chyba co to jest. Kusak to jest? Nie. O co? Sreberko. Naprawdę? Naprawdę. Mi się wydawało, że to tutaj będzie jest sreberko, tylko że... Trzy krajcary z kaczku. Naprawdę, jak ty zrobił sobie z tego guzika? Mhm. Trzy krajcarówka. To mówiłam, że to mi się nie wydaje na... bo tam to też było 50 parę i to nie wyglądało na guzik, nie? Za płaski. Żurawie się z ciebie śmieją. No, ja cię kręcę. Tak, zniszczyć sreberko. No, niestety. A faktycznie tutaj jest, no. No jest. Jest trójeczka. Lecim dalej. Przeleciały dwa nad Maćkiem, nie zdążyłem. Nie zdążyłem włączyć. Ginter, co tam masz? Melduj tutaj ładnie. Opowiadaj. Mam iść? Chyba będę musiał pójść. Fenik? Kusaczek, no. Idę zobaczyć. Dzisiaj dostanę chyba. Co? Dzisiaj dostanę manto. No nie, tego nie kupicie monet, ja tego nie rozumiem. Musiałam brać sreberko na początku, bo... Chciałabyś. Bo fajnie ten, cieniutkie, fajnie wyglądało. A to nie... 1840 manica A. No, ale też fajny kusaczek, tylko szkoda, że taki zajechany. No. Byś w ładnym, ładniejszym stanie. Mhm. Ale zawsze dobre i to. Liczy się sztuka. No. I wypad. Tak jest. Dawać zbiórka, jedziemy na inne pole. Ja mam cztery monetki, mi tam całkiem fajnie. Jedziemy, jedziemy. No ty czarownica jesteś i tyle. Co jest? Maciek ma żołnierzyka. Żołnierzyka ma? I oprócz tego mówi, że nic więcej. No. Godzina, ja nie mam nic. Łuskę. I wylądowaliśmy na naszym żurawiowym polu, tutaj gdzie te żurawie pięknie latały, się wydzierały. Wiadomo, byliśmy tutaj już 10 razy, no ale no nie mamy w sumie gdzie pojechać. Musimy stare miejscówki jeszcze dopieszczać. Dopiero w styczniu się zacznie nowe pozwolenie i wtedy będą nowe pola, nowe możliwości. A teraz jeszcze sprawdzamy po starych, no i po tych polach, gdzie jeszcze nie byliśmy, ale tak jak widać, okazują się niektóre bardzo puste, albo przeszukane, albo po prostu tak, tak jest, bo jest daleko od zabudowań i niestety. No to jest mój pierwszy, można powiedzieć, sygnał nieśmieciowy, zobaczymy co to jest. Nagrywam, no. Co?
Ola ma 5 pfenigów, idę zobaczyć. No i po drodze się dogadaliśmy, że to jest... Ja tak myślałam, że to jest DDR-owskie, no. DDR-us. No tutaj daty nie widać, 42? Nie, niemożliwe. Nie, nie wiem, to dwa powojenne. Dwa na to taki pyryly. No, to, no właśnie mówię, że to takie jak pyryly, tylko w wydaniu pfenigowskim. No, DDR-ków mało wychodzi, także... Jest i dobra, już zaraz popatrzę, który to jest. Tam jest dwa na końcu chyba, nie? 52, 62, 72. No powiem ci, że... 1972 rok. No. Biło na typowego Polmosa. Taki jest sygnał. No, brawo ty, 5 monetek. A wy nie macie jeszcze monetki? Ja mam jakieś G. Maciek? A Maciek jest tak załamany, że więcej nie pojedzie. Maciek ma konika. Bez nóg i bez głowy. No, to daje go. Myślałem, że to śmieć. W pierwszym momencie, ale widzę, że chyba jest jakaś wpineczka. Już czyścimy i prawdopodobnie pomoc zimowa. Tylko, że kurde leciutko. One były z cynku, a ta wygląda jakby była aluminiowa. Sygnaturki jakieś z tyłu są, a grawka jest, już czyszczę. Pole tyle razy przeszukane i patrzcie, jeszcze taki znaczek wyszedł z samochodzikiem. Jest to, tak jak mówiłem, pomoc zimowa. Wpineczka niemiecka z II wojny światowej. W domu, nie będę teraz szukał, szkoda czasu, bo się ciemno już robi. Wrzucę na, no, dodam opis. Uratuję honor męskiej części tej ekipy, czy nie? Będzie to monetka? Krągłość jest, ale chyba to jakiś żeton. Kurde, wystraszyłeś mi, gościu. Patrz, jaka moneta. Patrz, jaka moneta. Czekaj. O, w kubańcu. Sebereczko. To jest kaczucha? Chyba ta. Czy krajcary? Z Wilim. Zajechana, bo zajechana, ale jest. Pierwsza dzisiaj monetka, tak? Tak. A już praktycznie kończymy i na fajrant. Maciek ma sreberko, a ja mam żeton. Ja mam żeton AEG. Ale do czego to? A być może to jest do pralni. Może być, że to jest żeton do pralni. Także jakby ktoś wiedział, to niech napisze w komentarzu. A my lecimy dalej w kierunku auta. I do podsumowania. No, chyba uratuję swój honor. Jest krążek. Weimarek. Jedyneczka Weimarek. Jest krążek. Dosłownie kawałek od auta. Stargany strasznie. Przez życie. Jedyneczka, Weimar. I teraz wiem, co czuje Krzysiu, Mister Lony. Pozdrawiam cię, przyjacielu. Jak mówi, że kurde, wrócił z wypadu bez monetki. Tak przez 2 godziny, kurde, człowiek chodzi i nie ma tej monetki. To jest tragedia. 1929 rok. No jest git. Jeszcze 10 kroków, może coś znajdę. Lecę. Jeszcze może coś, Ola. Cześć. Pewnie będzie prusaczek, co? Wyczerno. Ajajaj. Cześć. No żeby nikt nie mówił, że Ola przywaliła.
Tak, to było tak. Widzieliście, jak było na w ziemi. No, a prusaczek jest. Masz, wytrzyj go. Nawet w lepszym stanie niż tamten. No, szkoda, że wygięty. W dużo lepszym stanie. Wszystko na nim widać, patrz. I patrz, przy samym aucie. Mhm. Bo na tym polu mało łaziliśmy tutaj. No, tutaj tylko raz przeszło. Wiecznie krzaki były. No właśnie, a teraz też są, tylko wiesz, trochę. No teraz przeleciał to jakimś talerzem. Weź to tu poświeć. Daj mnie. No, szkoda, szkoda. Powiem ci, że szkoda. A co to takiego? Prusaczek, ale tak był nabity. Prusaczek. No. Nabity, zabity. No. To jeszcze wykopałam guzik miniaturowy, ale wiem, że coś jest na nim, ale... ale ciemno, nie widziałam. Jak kwiatuszek tam jest, nie? Jest taki malutki. Coś jest. Szukałam go chyba z 5 minut. No bo telefon rozjaśnia, ale już jest naprawdę ciemno. Poświeć mi tu, bo już nic nie widzę. Muszę to pochować teraz. Gdzie lecicie? Wracać. No, małpy wredne. Lecą, tylko czekaj. Dziwne, bo one na wschód lecą. One ciemno jest, kierunki pomyliły. No. Co to jest? AGD. Nie AGD, tylko AEG. AEG. A to co to jest? No, pomoc zimowa, wpinka. Jeszcze z igłą. Wojmarek. I taki pościelowy guziolek na końcu jeszcze wyszedł. Maciek na końcu. Tutaj Ola jeszcze przed chwilą wydrapała taką klamerkę zabytkową, piękną. Znaczy kawałek klamerki. Masz, krzaki są za tobą. I siuzy w krzaki. Dwa grosze. Guziczek pokazywałem. Ogólnie nie ma się czym chwalić. Nawet sreberko brzydkie. Nawet sreberko brzydkie. No i tutaj Maćka, konik. Cesarstwo, chyba najładniejsza moneta. Najładniejszy stan. No i dawaj. No i sreberko. No patrz, nie powiedziałeś już zaraz, że sreberko. Wiedziałem. Mówiłem, że kurde skubany i przyszedł, mnie wystraszył. Aha, no bo ja nagrywałem, on mnie wystraszył i kurde patrz. Co to jest? No trzy krajcerówka kaczka. No ale to moje też niby będzie krecarek, ale patrz. No ale moje to jest w stanie... 1780. Moje jest w stanie igła, jeszcze ma dwie dziurki ma jeszcze, to moje jest niepokorane. Cicho, 1783 rok. Jeszcze nawet widać kaczuszkę. Gdzieś ty ją wykopał? No z ziemi. No z ziemi, ale tu na tym polu, tak? No i tak. I tak to... A ja też mam sreberko, nieważne, że ma dwie dziurki i jest brzydkie, ale sreberko. U ciebie to się liczy jako guzik. Nie, to jest sreberko. To jest taki kalesoniak. Nie jest kalesoniak, bo to jest sreberko. No dobra, niech ci będzie. No ale trochę jest pokaryszowane, no ale jest, no co? No, ty masz teraz rzymską trójką, czyli smocią panem w drugą stronę patrzącym. Mhm. Wiem. No, no i tyle. I tak na monetki wygrałem. Ja nie wiem, o co chodzi. No a jeszcze... Jeszcze, dobra, już się nie wygłupiej. Jeszcze tyle śmieci. Posprzątaliśmy standardowo. Ładny mosiądz wpadł. Komu? Mój. Ładny, piękny mosiądz. Grzałka. Łyżki. Ja mam dwie łuski. Ale obie myśliwskie. Obie zbite. Wyrzuć krzaki. Dobra, to jeszcze raz. Żegnamy się. Pa, pa. Do następnego. Trzymajcie się, hej.